widzowie, tak się nie będziemy witać. Czarek, wymyśl powitanie dla nas, dla widzów. Cześć, abstrahujki. To, mamy dla was odpowiedzi na pytania, których nam nie zadaliście. Nie krzycz na moją kurtkę. Przestaniecie telefonem nagrywać? Dobrze, że bez masek. No, wiadomo. Niezłe, bez kitu, XD. Może daily? Zeszli na psy. Fantastyczny odcinek. Specjalnie nie obejrzałem reklam. Nie. Fajny ten nowy humor. Mhm. 1/10. Kanał wam się kończy. Ale to dobre. No sam nie wiem już. Całkiem śmieszne. Abstra się skończyło. Ażby się na spacer poszło. Ale montaż uhuhuhu słabe. Czaruś tak pracuje ciężko. Siedzi to, serio? Tak pracuje ciężko Czaruś na montażu. Oni piszą, że fajne bez montażu albo chujowe. Tak czy siak, nawet czy dobre czy złe, to montaż jest pominięty. A ja montuję making-offy, ale to jestem operatorem, ale to nie wiem skąd moglibyście się domyślić. To już się nie chce dla widzów nic robić, tak? Nie. Wszystkich, którzy mnie lubią i szanują, to ja nie lubię i szanuję. A jakie jest jedno słowo, które najlepiej was tego określa? Się zgadzam, bubr. Stubie albo bubr. Stubie albo bubr, albo ojciec. Nie, stubie, albo bubr właśnie. Wygooglujcie sobie, co to jest stubia, dzieciaki. Tub stubio. Się pochichrali influencerzy? Czy outfluencerzy bardziej? Wow, ale... Anty-influencerzy. A krawędziowo, nie co? Nie jesteśmy tacy jak wszyscy. Ja wymyślę swoje słowo. Słuchamy punka. Jeździmy punkiem. Jaki gówno. O, widzicie? Nagrałem. Jak ty mnie poniżasz? To jest ile takiej mojej twarzy widziałem, jak... Czemu powiedziałeś brzydkie rzeczy o mnie? Przepraszam. Jakby ludzie tak się witali ze sobą, no, tak dotykając twarz. Pomysł Roberta jakieś półtora miesiąca temu na odcinek. Uwaga. Gdyby ludzie porozumiewali się plaskami w twarz. Spróbuję dać temu szansę i pytam się, ale jak by się wyglądał ten film? Ale będą napisy. Nie. Dziwicie. To skąd ludzie będą wiedzieć? No ale to przecież wiadomo, no, co chcesz powiedzieć. No, nigdy więcej ci nic nie powiem. Oj kurwa, nigdzie nie widzisz. Wymioty. Krzysztof Wymiocin. Robert Wymiocica. Każdy jak będziesz skręcał w prawo, to łapnie za prawe kolano, a jak będziesz skręcał w lewo, jasne. To nie łapnie. Mam super dużo wolnych rąk, jak prowadzę. Jedną masz. Nie to. Mam dwie ręce, idiota. Masz dwie ręce, ale nie używasz nawet połowy z nich. Wiesz, że ludzie używają tylko 10% swoich nóg? Kurde! Rozumiem, że w człowieku drzemie mega potęga. Nie widziałeś nigdy Spidermana, jak stał się alkoholikiem, się stoczył? A nie, to ja. I obudziłeś się w pajęczynie rano. Miałem ręce polepione jakąś kleistą substancją. Nie wiem, o co chodzi. Ektoplazma. No. Śniły mi się koledzy na sankach. Na saunie. No, na saunie w areszcie, na saunie. Dwa żarty się zderzyły w jeden gówno. Nasi widzowie mają cię dosyć. Dostałem dużo DM-ów na YouTubie, że Robert, jesteś genialny. DM-ów na YouTubie, okej. No, tak myślałem, że przyjmiesz krytykę w taki sposób, że po prostu jej nie przyjmiesz, ale to jakby... To nie 2012, nie da się DM-ów wysyłać na YouTubie. Tyle ile trzeba, żeby zrobić dobry odcinek. Na godzinę? Nie, na dłużej. Jest przykro temu parkometru. On jest za głupi, żeby policzyć pieniądze, co dopiero, żeby... Nie słuchaj tego. Idziemy nagrywać filmiki. Zdej mi tę maseczkę. Nie. Nie daj się systemowi. Czemu się śmiejesz ze mnie? Pytam po Robertowemu, bo on zawsze tak pyta. Ale Robert, panujesz nad wszystkim, to jak odznaczasz tę scenę? A on oczywiście, wiesz, wie, że to jest jego tekst, ale nie przyzna, że jest zły. I tak, panuje i wypada mu maseczka. Ludzie nie wiedzą, że jest pandemia i się uśmiechają. Zeza dostanę zaraz. Czekuję, nagrywają we Włoszech. Pan Górski, a najlepiej... Rybaki to jakby masy wymyślał tę ulicę. Rybaki i sanguszki. Najlepiej to jest w internecie narzekać na internet, w sensie. Zobaczcie ten film, bo za dużo oglądacie filmów.
i musicie się odciąć od internetu, a że oglądacie ten film w internecie, no to... Zjedzcie tego fileta z ryby i w środku będzie napisane, nie jest się ryb. Gorąco jest, ciepło się robi, ja wolę zimę, żeby się za 3 miesiące. Nie! Zima jest fajniejsza. Czaro? Każdy atom mojego ciała mówi nie będę. Od kiedy ten Tom tak się zna? Atom, tak? Fuck yeah. Wcale chcę zrobić odcinek o amerykańskich zwyczajach, jakby Polacy mieli. Przed chwilą ci to powiedziałem poza kamerą. No, ja mówię to do kamery, bo kocham widzów. Wpisujesz się pod moim pomysłem, ale dziękuję, że go uznaję za zajebiste. Ale swoim imieniem. Ja nie mam na imię Drabina. To czemu po mnie wchodzisz na szczyt? Twoje plecy są dość wygodne. Powiedział kleszcz. Dziękuję, kiedy jesteś takim okropnym człowiekiem, bo ja mam cię dosyć. Mam nadzieję, że widzowie mają taką wrażliwość jak ja i są bardzo wrażliwi i też mają dosyć twojego hejtowania. Jedziemy właśnie najdłuższym tunelem we wszechświecie. We wszechświecie na asteroidzie NFX. Czemu kończysz za mnie zdania? Bo ty masz mniejszy mózg niż ja. A ty jadłeś Marsa z Bigszkoptem. A ty Twixa samemu. I KitKata nie podczas przerwy, tylko podczas pracy. KitKata! Rozmowy. Fajnie, że to oglądacie, dzieciaki. Nie. Fajnie, że nie macie nic lepszego do roboty. Jakbym był tramwajem, to bym przejechał widzów. Ale nie po nich, tylko bym ich przewiózł. Haha. Trochę ten żart by siadł po angielsku, ale przejechał. Ma raczej no jedno znaczenie. Mi chodziło o coś innego, a potem zmieniłem zdanie, że zrobię sobie coś mega uroczego i takiego inteligentnego. No to jesteś niezłym gościem. Książę któryś w Anglii. Z ciebie to teolog jest, wiesz, Czarek? Wyteologuj się do życia. Jak ktoś nie jest z Warszawy, to jest woda. Woda. Ciara, ciara. Fajnie, jak wydajesz takie dźwięki bez sensu. Ciery, ura, ura. Bardzo pomaga w mojej orientacji w terenie, jak ja. Ciery, kiedy zgadasz jak Sims.